zbrodni. Stalinowskie zbrodnie, Kamil. Właściwie burzy takie wyobrażenie o utopii komunizmu. Tak. I tutaj ten rozbrat z Sartrem bardzo, bardzo istotny, jeżeli chodzi o biografię. Natomiast jeżeli chodzi o ten właśnie to miejsce, w którym znajduje się Albert Camus, jeżeli chodzi o historię literatury czy filozofii, to jest właśnie ten nurt egzystencjalistyczny, do niego jest tłaczany, tutaj się go lokuje. Bardziej chyba jednak moralista. Natomiast jeżeli w ogóle już mielibyśmy go widzieć... Ale prawdziwy z krwi i kości pisarz po prostu, Tak, zdecydowanie. Ale gdybyśmy go mieli widzieć w jakichś kategoriach takich filozoficznych, to raczej właśnie trzeba by mu szukać jakiejś nowej etykiety, filozofii absurdu, coś takiego. No oczywiście to też jest spokrewnione czy spowinowacone w jakimś sensie z egzystencjalizmem, ale wprost egzystencjalizmem na pewno nie jest. Zresztą w ogóle trudno egzystencjalizm jednoznacznie określać mianem jakiegoś nurtu filozoficznego. Prawda? To takie zdarzenie intelektualne niezwykle ważne. Ale bardzo zrróżnicowane, wielowątkowe i powiązane z takimi osobowościami mocnymi, jak właśnie takie sztandarowe, czyli Sartre i Camus. I teraz robienie z nich jakiegoś wspólnej grupy jest rzeczywiście chyba niepotrzebnym takim wtłaczaniem z powodu jakby konieczności też tego periodyzacji. Tak, trzeba opisać. Nie, musimy upraszczać, no bo jak to przekazać, że było, a nie wiadomo co było, tak? No to musi być ta etykietka. Ale myślę, że tu w takim skrócie, tak jak mi przychodzi do głowy takie zróżnicowanie, to na pewno, jeśli chodzi o Camus, to literatura, czyli to, co literackie było dla niego takie dominujące, a eseistyka to było rodzaj chyba dopowiadania. Natomiast w wypadku Sartre to raczej to, co... Filozofia. Było, filozofia, a przy okazji miał powstały mdłości, czy te dzieła literackie. To były gdzieś tam przy okazji, one raczej właśnie służyły, no może poza mdłościami, bo to ewidentnie jest taka młodzieńcza rzecz. I tam jeszcze nie wiadomo było, ale chodzi o pewien temperament. Chociaż z drugiej strony trudno nam jest powiedzieć, co by z tego wynikło, bo tak jak już na początku powiedzieliśmy, nagła śmierć w zasadzie, jeśli chodzi o pisarza, w takim najciekawszym momencie, mając 47 lat, no mając ten stres na karku Nobla, który gdzieś tam mógł go paraliżować. Zresztą jest to opisywane właśnie jako taki rodzaj właśnie trochę takiego kryzysu twórczego, te wyjazdy, taka powrót do bliskiej relacji z tym Gastonem Bachelardem, Gastonem Gallimardem, właśnie próba złapania takiego drugiego oddechu nowego, znaczy no wykaraskania się z tego Nobla, no bo to jest paraliżujące, że nagle taka nagroda, na którą która i wtedy i dziś raczej jest skojarzona z tym, że dostają pisarze, którzy dobiegają tam do 70. Tak, zwieńczenie. Tak, jest takie zwieńczenie już po tym wspaniałym biegu. Jest ten laur zwycięski. To nagle takiemu smarkaczowi spada taka nagroda na głowę. No i chyba w każdym razie raczej się nie udało Camusowi wydobyć z tej sytuacji, o której tutaj mówisz. Nie zdążył. Nie no, ginie w wypadku. Tam tak. Nie wiadomo, na ile to jest mit, na ile to była prawda, że właśnie w samochodzie znajduje się właśnie ten rękopis powieści, nad którą pracuje. No giną zresztą obaj, ginie i Gallimard, wielki wydawca. I przyjaciel, no, ten, który stworzył w zasadzie tak naprawdę tę oficynę wydawniczą, a też pewien model oficyny wydawniczej. Camusowi gałąź podcinają, proszę Państwa, bo to widać od razu, w zasadzie wszyscy próbowali naśladować tego wydawcy intelektualisty. Sami sobie gałąź podcinają, bo to widzą, że to są oszustki, ze oszustki, że nie służą Bogu Jahwe, nie służą Bogu Jehowie. No bo jeżeli jest to takie przyzwolenie żydowsko-katolickie, to wiecie Państwo, to już żeśmy trąbiły pod Singera. To już teraz ten festiwal znowu się zaczyna w sierpniu. Singera, Singerella, proszę oglądać. Że przyzwolenie na to rząd polski dawał na to.
byli tacy ludzie, jak Wiesław Gomułka, którzy sobie nie życzyli. Niektórzy, no, tak jak Wiesław Gomułka, byli na wyraz ambitni, którzy nie chcieli pozwolić sobie, żeby to byli jacyś szpiedzy, pseudoszpiedzy, jacyś źli. No bo tutaj mówi się, że zły to jest ten dziad. Zły dziad. No nie taki, co już chodzić nie może, co na wózku inwalidzkim niezdarny, ze starości też, tylko po prostu zły. No to trzeba się sprecyzować, bo tutaj zdolny, widzę, że modne są różne słowa w Warszawie, ale tak bleble, trep, tak jak te różańce. Jak się coś mówi, to trzeba mówić logicznie, a logiki nie ma, psychologii nie ma, nie wiem po ilu by to studiach człowiek nie był, no to ludzie są kłótliwi, a ponieważ mądry głupiemu ustąpi, a nie ma takiego, który by ustąpił, to nie ma mądrego. Także żadne studia, żadna szkoła za pieniądze i za świnie wcześniej nie spełniają, nie spełniają roli. Stan oblężenia. Sztuki teatralne jest autorem takiej bardzo sławnej, są mniej teraz popularne, no chyba że na temat papieża, chyba żeby coś, co podkreślało człowieka, który jest, powiedzmy, no, na topie. Także tutaj Jezusa sponiewierali. Jezus niepopularny, jak to niepopularny. No to szatan zrobił coś, co jest popularne, no, kontynuacja działalności szatana diabła, który pokręcał zresztą postrzega jako taką osobę na swoje paluszki bez, i tak się ciągnie. A ludzie prawdy nie widzą. 4000 lat czekali na Jezusa, wtedy kiedy on przyszedł i spełniał wszystko to, co jest napisane w Biblii, to już wtedy żyli. To jest odrębna sprawa i tutaj w tym właśnie cyklu poświęconym problematyce absurdu, no to pytanie za to, że on spełniał to wszystko. Kim jest, jakie no to na to pytanie, czy to jest sens odpowiadać, no, postawione kto jest tutaj dzisiaj kontynuatorem, kontynuatorami. Obcy to jest mała powieść. Sług diabła. To jest kilkadziesiąt stron. Powieść jest napisana bardzo oszczędnym takim językiem, demonstracyjnie, prawda? Nakryj namiętnie i... Myślę, że to też był świadomy zabieg, że on na tym poziomie opisu jest powściągliwy i demonstracyjnie taki zimny, tak? Żeby jeszcze wzmocnić jakby chyba ten przekaz, tak? Colin Wilson jest emocjonalna, to nie jest, a obcy jest, to jest jak taki zapis, rejestr, jakiś, w ogóle nie ma stenogram z przesłuchania, tak naprawdę. Pokazuje człowieka, który właściwie żyje chwilą. Pokazuje człowieka, który właściwie, który abstrahuje całkowicie od wszystkiego, co idealne, od wszystkiego, co abstrakcyjne. Pokazuje człowieka, który jest takim, którego egzystencja jest taka czysto wegetatywna. Zresztą Colin Wilson, który napisał taką sławną książkę Outsider i poświęcił jeden z rozdziałów obcemu, no ten rozdział właśnie łączy i obcego łączy z Hemingwayem, czyli z taką prozą, o której zwykliśmy mówić w teorii literatury, czy tam w teorii literatury, że ma taki charakter behawioralny, prawda, że odnosi się tylko i wyłącznie do opisu zachowań, że nie pokazuje wnętrza. No u Alberta Camus w przypadku obcego tego wnętrza po prostu nie ma. Tego wnętrza po prostu nie ma. Nie ma do czego się... Może nie chciał nas przerazić. Nie ma do czego się odwoływać. Puka tam głupostka. Jakiś rodzaj przerażającej pustki. Obcy to powieść, tak jak powiedziałem, niewielka. Wytrącony człowiek. Tak, te związki z Eliotem tutaj też są jakoś bardziej na rzeczy. Obcy to niewielka powieść, jak mówię. Powieść podzielona zresztą symetrycznie na dwie takie wyraziste części. Pierwsza część pokazuje życie Meursault. Kilka epizodów z tego życia. I właściwie niewiele o tym bohaterze. Meursault właśnie, prawda? On nie ma imienia. On tam pojawia się jako Meursault i do niego się tak wszyscy zwracają. Właściwie rzecz zaczyna się od śmierci matki. Zresztą w ogóle tutaj ta śmierć matki potem okaże się niezwykle istotnym takim momentem dla drugiej części powieści. Ale zanim do tego dojdę. Teraz przechodzimy do analizy dzieła. Tak, chciałbym pokazać po prostu, jak skonstruowany jest ten utwór, co się tam dzieje. Otóż mamy poczekaj, to może zróbmy tak.
To może to teraz, drodzy Państwo, chwila przygotowania, mały moment namysłu i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, w której będziemy omawiać, już wejdziemy w samo dzieło Alberta Camus pod tytułem Obcy. Pary, 6 stycznia.